Pa. Dawaj 10K. Warto jest już o tej godzinie śpi. Ktoś się wkradł na kanał główny, kanał Wota. Usunął, czy tam ukrył wszystkie filmiki. Prawdopodobnie usunął. Ale został już przywrócony. I zaczął wysyłać, transmitować coś o Tesli. Ogólnie kanał się nazywał Tesla. Ja tutaj tylko apeki stracić. Everything is fine. Robi się ich tutaj dużo. Dużo, dużo. On myśli, że ja go nie... Tak, jestem tedakiem bez wieży. Tak się to może skończyć, że nie strzela nawet. No to w sumie jebać. Jak idzie? Średnio to będzie dobre określenie. 4K średniego na dyszce to nie jest to, co pawiany lubią najbardziej. Jankes, welcome to the jungle, 18 miesiąc. Małsidło. Małsidio diablidlo. That mouse. Jadę. Jadę twardo. Niczego się nie boję. Gdzie tam? Co to za... Co? Co to za WZT2 z lufą?
Nie wiem, o co chodzi. Wóz zabezpieczenia technicznego. Okej. No, ja nie w temacie, że polskie TEDeki są już od kilku miesięcy w wocie? No to są polskie TEDeki. To jest dyszka. Błyskawica się zwie. Unikalna cecha polskich TEDeków od 8 tieru. Czym bliżej jesteś przeciwnika, tym strzelasz go za więcej damage'u. Czyli z bliska ta lufa ma 800 do 50 metrów, a na 500 metrów jest to już 300 albo 350 damage'a. I czy to jest bitwa, na której kończymy tego czołgusia? 40 setnych do końca. Nie licząc procenta, który mi odjęli na za to, że kliknąłem bitwa. TEDeki. Czy ja będę miał z tymi TEDekami problem? Tak, z Plutonem pierwszym będę miał problem. Znając taki Pluton, to oni pojadą po prostu bić się z HTK-ami i wygrają. Bo HTK-ów za bardzo nie ma. Jestem ja. Czy to wystarczająco? Boję się o tego, tą WZ-tę, która będzie mnie penować gdzie chce, a jej niekoniecznie. Oczywiście, ja szybciej ładuję. 3 sekundy. Celowałem. Raz. WZ-ta pojechała na drugą stronę, więc my będziemy mieli tą stronę do grania. Znaczy do grania, no. Do ugrania. Na spokojnie, żeby nie stracić całego HP. Tak, Polak się tutaj odnalazł. Odnalazłem Polaka w sobie. Ile to zabrzmiało chyba? To jest to, że jarzmo Polaka przepuszcza. Może, że przestaje przepuszczać, wtedy nie przepuszcza. Ach. Tutaj będę miał z kolegą jeszcze zabawę. Gratis. Bo gratis to dobra cena. Mid jest prawdopodobnie odpuszczony. Podjadę tak, żeby nie spotnąć mu się na radialu, tylko od razu na dupie. Nie widzisz mnie jeszcze, Grill, nie widzisz mnie. Cichutko, 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 mój malutki. Dobre, dzieciątko moje. Byle o te fała w dupy nie dostać? Ja z tymi jakoś się wymienię tutaj. Biedne hateki. Trochę mi ich żal. A trochę nie. Dobra, tego niedobitka nie chcę. Przeładuję i przeładowuję HEK. Wbita.
art. Grill spadł w ogóle i to po moim spocie. Chociaż trochę. Możliwe, że reszta też, tylko już, że na blindzie. Już, że na blindzie, Jezu. Powiem, składnia, coś ten tego. Nigdy nie miałeś dobrej. Miejsc tragiczną, zawsze. I będziesz miał, bo jesteś pawianem. Jak na małpę, to i tak dobrze, że umiem w język polski trochę. Hop, hop. Jest i mój piękny. Chodź tu. Nie no, po kolegę 1500 bym wolał. Kolega 1500 ma jakieś opory. Wydaje mi się, że będzie tu dalej stał, bo to... No, to jest jeden z tych graczy chyba. Hej. Nie wiem nawet, jakie to ma działo, szczerze. Pewnie nie ma dosyłacza, więc szybciej przeładuję. Yes. A 907 pewnie jedzie na party. Więc ja jadę po 907, czyli w stronę naszych hard. Conor ma Grzegorz i gościu z Karwa. Ten Karwa to jest chyba jednak. To jest jeden chyba taki nie najgorszy klan. Jak dobrze kojarzę. Czasem się gdzieś tam przewija. Dlatego mówiłem, że jak ten Pluton pierwszy podjedzie tutaj na Hateki, to może 907 jeszcze nie, ale kolega w tej WZ-cie to by nas składał aż miło. Dla niego miło. A prawdopodobnie ten 907 nie poskłada, ale... Nie zdąży mnie poskładać, bo nasi skapują. Puniec. Teraz pytanie, czy dobrze mówiłem, że oni są dobrzy, czy się wygłupiłem na streamie i na Twitch, i na Facebooku. Jezu, Facebooku. Właśnie musiałbym wrócić do streamowania na Facebooku jednocześnie. 7700. 55 gościu, a drugi... 57 prawie. No, coś tam chyba grają. Dobra, wbiłem trzmołę, brawo i tak dalej, czy coś tam. Dosyłacz, turbo... Venta, dyrektywa na Ventę, drugiego zestawu nawet nie miałem. Jeśli chodzi o statystyki, 70% win ratio, 2439 średniego, 660 spota, 94 bitwy. Jeśli deszkę się markuje w mniej niż 100, to chyba nie jest najgorzej jeszcze. Jeśli chodzi o ulepszenia polowe, to wyglądają one tak. I szczerze, ostatnie ulepszenie polowe, nie wiem, czy bym coś tu brał. Możliwe, że nie. Maksymalna prędkość wstecz. On jeździ wstecz niby. Może bym wziął lewo, a może nie, bo nie zdążyłem zrobić